Dzień dobry, cześć, pozdrawiam bardzo serdecznie z Astoria Business Link w centrum Warszawy. Moim gościem jest, skorzystam z moich notatek, trener rozwoju osobistego i biznesu, trener pamięci, certyfikowany coach, autor książek, ekspert do spraw, które dotyczą tego, co mamy w głowie, w mózgu. Ja chciałbym, żebyśmy właśnie rozmawiali o mózgu. Jest coś takiego jak fitness mózgu. Nad mózgiem można pracować, rozwijać jego możliwości. To jest fascynujący temat. Andrzej Bubrowiecki. Witam cię, Andrzeju. Witam ciebie, Maćku. Witam widzów twojego kanału. Dzień dobry. Zacznę od naszej wspólnej przygody. Niedawno byliśmy na takim evencie szkoleniowym organizowanym przez firmę Progress Project w Trójmieście. I ja dałem się namówić na takie zdarzenie dosyć hardkorowe, by nie powiedzieć ekstremalne, mianowicie chodzenie po rozżarzonych węglach. Andrzej Bubrowiecki był wtedy naszym przewodnikiem, coachem, zrobił wykład wprowadzający. No i to właśnie było ciekawe, bo ja myślałem na początku, że będzie tak wyglądało. Przyjedziemy, zdejmiemy buty, wejdziemy na rozżarzony ogień, no i ktoś nam powie tylko po prostu na rozżarzone węgle, no jak mniej więcej to zrobić, żeby nie bolało. Tymczasem to było poprzedzone wykładem, w którym nie tylko ty, Andrzeju, opowiadałeś o tym, jak chodzić, ale przede wszystkim opowiadałeś o tym, jak się do tego nastawić, bo to ma ogromne znaczenie. Chodziło też o nasze bezpieczeństwo. No i to było naprawdę ciekawe. To ja od razu może powiem, jak to się zakończyło. Otóż przebiegłem niż przeszedłem przez te rozżarzone węgle. Temperatura około 700 stopni i trochę bolało. I potem mnie przez 2 godziny, no bolało może nawet bardziej niż trochę. Następnie się to wszystko wyciszyło, więc się okazało, że można. Natomiast powiedz mi, dlaczego ty tak dużo mówiłeś o tym, jak sobie w głowie to przepracować? Połączeniem tej sfery naszej mentalnej z fizycznością jest rzeczą oczywistą w świetle nauki. I w zależności od tego, jakie mamy nastawienie, czego oczekujemy, tak reaguje nasze ciało. Układ nerwowy, zmysły, nasza percepcja, koncentracja. Mamy taką część mózgu, która realizuje nasze nastawienie do rzeczywistości. Nazywa się to mądrze współczulny układ siatkowaty. Współczulny układ siatkowaty. Tak. I to jest taki obszar w mózgu, który wspomaga nas w tym wszystkim, czego oczekujemy. Dlatego zależało mi, żeby te oczekiwania były pozytywne, oczywiście z racjonalnym optymizmem, bo przy tej temperaturze pewne odczucia muszą być. Nie ma innej opcji. Natomiast byłoby niedobrze, gdyby brali się za to ludzie, którzy w ogóle w to nie wierzą, którzy nie są nastawieni, że to się uda, mielibyśmy kłopot. Ten konflikt umysłu z ciałem mógłby rzeczywiście być problemem. To bardzo ciekawe właśnie, bo tutaj poruszamy ten wątek bardzo interesujący, mianowicie jak ważne jest nastawienie. To jak się nastawimy do jakiegoś zadania, do jakiejś sytuacji. To co sobie wdrukujemy do głowy, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Powiedz, do jakich sytuacji życiowych można to nastawienie przypisać? Kiedy ono jest ważne? No wtedy, kiedy mamy do czynienia z ważnymi zdarzeniami. Jeżeli oczekujemy ważnego spotkania, ważnego wydarzenia, jeżeli chcemy zaprząc całe nasze zasoby wewnętrzne, czyli to, co posiadamy w naszych realnych możliwościach, wtedy powinniśmy się nastawiać pozytywnie. To jest właśnie pojęcie pozytywnego myślenia. Ono dużo takiego zła zrobiło, dlatego że było traktowane jako antidotum na wszystko. Troszkę na zasadzie kalki kupiliśmy taką ideologię, że jak pozytywnie myślisz, to już nic nie jest ważne. To jest element wspomagający. Jeżeli myślisz pozytywnie na temat zdarzenia, które cię czeka, na temat wyzwania, tak jak wspominałem, twój układ nerwowy i cała twoja reszta będzie wspomagała, ale niestety w drugą stronę działa tak samo. Czyli jeżeli będziesz myślał negatywnie, to niestety mózg nie dokonuje takiej selekcji, co jest dla ciebie dobre, co złe, tylko realizuje. A więc jeżeli założysz, że spotkanie, na które idziesz, będzie nudne, będzie smętne, senne, to niestety tu też będziesz miał pomoc. Będziesz tylko zauważał, wychwytywał te elementy. Czyli na przykład
I dotyczyć to może rozmowy o pracę, rozmowy kwalifikacyjnej. Tak, tak. Wszystkich takich ważnych życiowych zdarzeń, gdzie mamy oczekiwania, gdzie mamy realne cele, gdzie chcemy osiągnąć sukces. Jak najbardziej tak. Warto być optymistą, racjonalnym optymistą. A jest coś takiego jak samospełniające się przepowiednie? O tym mówimy teraz. O tym właśnie mówimy. O tym mówimy, tak. Ale... No dobra, ale jakich sytuacji, bo ty mówisz, że są pewne ograniczenia, że powiedziałeś, że to pozytywne, to zjawisko pozytywnego myślenia narobiło trochę złego, to znaczy, że to nie może być recepta na wszystko, tak? Sama w sobie, tak? Mhm. To znaczy, że nie idą za tym działania, nie idzie przygotowanie merytoryczne do danego zdarzenia, tylko po prostu... Musisz być świetnie przygotowany, tak, no. I jednocześnie dobrze się nastawić. To jest tak, jak prowadzisz wystąpienie publiczne, jesteś merytorycznie przygotowany i ważne, jak się nastawiasz do tego. Jest doskonale. No tak, czyli okej, okay, ale jakich to obszarów, znaczy, czy dotyczy to jakichś konkretnych sytuacji, nie wiem, spraw, które są do załatwienia, bieżących, czy może to dotyczyć całego życia? Okresu w życiu, może nie całego życia, ale kiedy myślisz o najbliższych latach swojego życia i masz złe myśli, bo czarne myśli, bo coś się nie układa i tak dalej, czy wtedy też chodzi o to, żeby się, wiesz, gdzieś tam w głowie sobie przestawić ten guzik i nacisnąć odpowiedni guzik. No tak, no nie tyle przestawić, to by było zbyt wygodne, tak się nie da niestety, ale jakby nakręca się w tym kierunku, tak? Jest takie pojęcie afirmacji, którego też niektórzy się boją, jak diabeł święcenie wody, to jest takie autoprogramowanie. Czyli jeżeli w myślach, jeżeli powtarzasz sobie, jeżeli deklarujesz to, że w coś wierzysz, że dasz radę, że osiągniesz, to właśnie wykonujesz trening, o którym mówimy. I w ten sposób umysł uczy się pewnego nawykowego podejścia do zdarzenia. I właściwie powiem więcej, to jest warunek niezbędny bardzo często, żeby osiągnąć ten sukces końcowy. Ja 95% swoich szkoleń rozpoczynam od budowy mózgu. Od budowy mózgu, tak. Albo twoim, jeżeli trening dotyczy twoich celów, albo innych, jeżeli dotyczy relacji interpersonalnych, bo trzeba wiedzieć, co się dzieje też w mózgu drugiej osoby. Aha. Tu jest początek, tak? Tu jest nasze centrum dowodzenia. Cała reszta jest niezwykle ważna. Mhm. Plan, przygotowanie merytoryczne, określenie celu i dopiero to razem daje nam ogromną szansę, że te dwa spoiwa naszego mózgu, tak zwany umysł racjonalny i emocjonalny, będą podążały w jednym kierunku. Mhm. A jak to wykonać? Już tak, wiesz, realnie mówię o takim działaniu już konkretnym. Czyli na przykład mam jakieś perspektywy i widzę tam pewne słabe punkty, ale widzę też jaśniejsze punkty. I kiedy myślę o tej przyszłości, to co mam wtedy zrobić? Bardziej myśleć o tych jasnych punktach, a nie skupiać się na tych ciemnych? No, rozumiem, że myśląc o przyszłości, mówimy o jakimś celu, który mamy do osiągnięcia, tak? No, czyli przede wszystkim warto nauczyć się pracować nad celami. Dlatego, że to, że ja myślę o przyszłości, to jest jakaś moja wizja ogólna. Żeby to wszystko zadziałało, żebym mógł to osiągnąć, potrzebuję wdrożyć pewną procedurę, pewną strategię. No i tutaj wchodzimy w taką tematykę, jak umiejętność zamiany tej wizji na konkretny cel. Cel, który jest umiejętnie sformułowany, który jest zapisany, a to wszystko... co w tej chwili wymieniam, służy właśnie temu, żeby zrobić pewną spójność pracy naszego mózgu. Czyli robię sobie cel, potem sobie robię plan. Jeżeli wyzwanie jest trudne i ciężkie, to zapisuję sobie na kartce, jaką nagrodę sobie dam za osiągnięcie celu, jaką nagrodę sobie dam za poszczególne etapy. Bo jeżeli to jest wartościowe samo w sobie, to tego elementu nie potrzeba. Tak? Bo jeżeli robię coś, na czym mi bardzo zależy, to po prostu samo już osiągnięcie tego jest nagrodą. A więc cel, a więc plan, rozbicie tego. Też sposób umiejętny, nie taki, że robię plan 15 punktów, tylko pierwszy punkt, drugi, potem trzeci, czwarty i je weryfikuję w dalszym moim biegu. Następnie zastanawiam się również, to o czym wspomniałeś, jakie są dwie największe przeszkody w osiągnięciu tego celu. Czyli to nie jest tylko takie myślenie hura optymistyczne, ale jakie są problemy. Dwa. Bo jak powiem w ogóle, jakie są, to niestety mózg znowu mi posłucha i ta lista będzie... Aha. Już nawet wychodziła poza realne zagrożenia. Okej, okay, czyli dwa to jest jeszcze okej. Okay. Tak, dwa jest okej. Okay. No to co najbardziej na dzień dzisiejszy wydaje mi się trudne. No i wtedy prowadzę jakby oddzielną pracę nad tym, jak zmniejszyć negatywne skutki tego punktu, albo co zrobić, żeby one nie zaistniały w ogóle. Więc dlatego powiedziałem racjonalny optymizm. Zdaję sobie sprawę, że przeszkody, że bariery niepowodzenia są wpisane w ludzkie życie i nie ma mocnych. Wiesz co, słyszałem kiedyś taką historię o dwóch pacjentach. Jeden z nich miał nowotwór, drugi nie. I lekarze pomylili badania. I temu, który miał nowotwór, przedstawili badania tego drugiego pacjenta, który był całkiem zdrowy. To były dobre badania.
a temu zdrowemu przedstawili badania tego drugiego, który rzeczywiście był bardzo ciężko chory. No i podobno było tak, że ten, który był chory, wyzdrowiał, a ten, który był zdrowy, zachorował i to się naprawdę źle skończyło. Czy ty myślisz, że to jest aż tak daleko, że to idzie aż tak daleko, że mózg się jakby działa pod wpływem takich informacji i potrafi, no powiedzmy sobie jasno, czynić cuda? No, efekt placebo jest takim dowodem, znany ogólnie. Okazuje się, że nawet kiedy wyprodukowano leki i nazwano je placebo, ludzie kupowali i też działało. Natomiast mnie się przypomina historia pewnego studenta z filmu dokumentalnego, który w momencie rozstania z narzeczoną postanowił popełnić samobójstwo, a brał udział w tym czasie w badaniach klinicznych. Wiedział jednocześnie, że zbyt dużo nie może tych prochów nałykać, więc wziął kilka i ledwo go uratowano, jakimś ostatkim sił zadzwonił do matki, matko, umieram, uratowano go, doprowadzono do jakiegoś stanu na OIOM, no i był problem, co dalej z nim zrobić. Kiedy się skonsultowano z profesorem prowadzącym badania, on potwierdził ten fakt, no tylko, że chłopak był w grupie kontrolnej, a nie badawczej. Czyli łykał witaminę C z wapnem, mówiąc dokładnie. A więc można powiedzieć, że siłą woli mógłby zejść. Tak, myślę, że siła mentalna jest potężna. To jest energia. Pamiętajmy, że nasz mózg to są procesy elektrochemiczne. Niesłychane, tak. Niesłychane. Są liczne badania, ludzie zajmują się tym wpływem i jeżeli one są racjonalnie przekazywane, to wszystko jest okej, tak. Trzeba sobie wspomagać, można sobie przeszkadzać, może w tym duchu. Nie traktować tego jako pewnego rodzaju przepis na szczęśliwe życie. Natomiast no, dużo można sabotować własnych poczynań, nie znając specyfiki pracy mózgu i tego nastawienia pozytywnego. Optymiści żyją dłużej, to zbadano wielokrotnie. Zbadano, tak, rzeczywiście? Tak. A możesz coś więcej powiedzieć o tych badaniach? No tak, badania prowadzono wśród zakonnych, które wstąpiły do zakonu. Było to o tyle ciekawe, że wyeliminowano w ten sposób dosyć mocno czynniki zewnętrzne. I potem sprawdzono w tak zwanych badaniach podłużnych i długowieczność. To są takie badania, które trwają w psychologii kilkadziesiąt lat. I okazało się, że te, które właśnie na samym wstępie opisały to, bo takie było polecenie jako zjawisko bardzo optymistyczne, nawiązując do dotychczasowego optymizmu w swoim życiu, żyły zdecydowanie dłużej. W największym skrócie. Czyli warto być optymistą. Warto być optymistą, myśleć pozytywnie, tak, zdecydowanie. Mam taką propozycję, żebyście w komentarzach pisali swoje doświadczenia z tego zakresu, czy jesteście optymistami, czy nie jesteście. Czy racjonalnymi, czy przesadnymi, bo to też jest niedobrze. No właśnie. Gdybyście mieli jakieś pytania do Andrzeja Bubrowieckiego dotyczące mózgu, tego jak można nad nim, z nim współpracować, nad nim pracować. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, pracować nad mózgiem, ale to zostawmy na chwilę. To bardzo proszę o pytania. Ja je później przekażę Andrzejowi i wspólnie będziemy odpowiadać, tak? Możemy tak zrobić. Z wielką przyjemnością. To ja realizujemy swoje pasje. Świetnie, znakomicie. Ja mam tutaj całą listę, no nie bardzo długą, ale na tę rozmowę na pewno wystarczająco, podejrzewam, że jednak trochę nawet za długą, takich wątków, o które ciebie koniecznie chcę zapytać. Co to znaczy fitness mózgu? No to jest pojęcie zapożyczone od kogoś, kto konstruował tego typu, ale odnosząc się do jakby praktyki, to jest systematyczny trening procesów zachodzących w mózgu. Głównie to, co jest moją pasją, czyli myślenie, czyli zapamiętywanie, kreatywność. To można trenować, można gimnastykować. Byłoby przesadne powiedzenie jak mięśnie, ale bo to się mięśnie się mechanicznie trenuje, ale systematyczny trening mózgu daje efekty i na tym poziomie myślenia takiego twórczego, zapamiętywania informacji, uczenia się przynosi bardzo, bardzo pozytywne efekty. Na twojej stronie jest taki film, w którym opowiadasz o tym, jak można zapamiętywać imiona osób, które spotykamy na przykład podczas jakiegoś wydarzenia, nie wiem, towarzyskiego, biznesowego, tych osób poznajemy sporo, no i chcielibyśmy zapamiętać ich imiona, co nie jest łatwe. Ja na przykład zawsze mam problem z zapamiętaniem i z identyfikacją imienia. No ale ty opisujesz, jak to można zrobić. I to oczywiście, Andrzeju, powiedzmy sobie jasno, no dzisiaj nie zrobimy coachingu, treningu twojego, czyli tego, co zajmuje dużo czasu i tego, czemu poświęcasz swoje książki, ale tak w skrócie, ty mówisz w tym filmie o tym, żeby wybrać jakiś szczegół, który wyróżnia tę osobę, na przykład podajesz tam nos, że ta osoba ma powiedzmy wyrazisty bardzo nos i potem mówisz o tym, żeby dobrać do tego jakieś zjawisko
I potem to się będzie kojarzyło i w ten sposób zrobisz taką mapę i z tego dobrze mówię? Tak, tak, dobrze, dobrze. Jakby rozbiłeś na szczegółowy opis dwa procesy, które decydują o dobrej pamięci, o tej pamięci, którą mamy tak zwaną wyjściową, no bo utrwalanie to jest zupełnie inny proces. To jest praca wyobraźni i to są skojarzenia. Czyli w konflikcie do wkuwania. Mechaniczne uczenie, tak zwane mądrze i bardzo, bardzo ładnie, to coś, co stresuje, frustruje i co najgorsze nie poprawia naszej codziennej pamięci. Natomiast praca wyobraźni twórczej, praca skojarzeń jest cechą pracy naszego mózgu. Można rzeczywiście, istnieje cały słownik, cała idea polega na tym, żeby twoje imię zamienić na obraz. Dlatego, że być może taki tobie i mnie i naszym widzom zdarzało się, że spotykamy osobę, której dawno nie widzieliśmy. Wiemy, że ją znamy, ale z imieniem już krucho. Zgadza się. No tak, dlatego, że główną cechą pracy naszego mózgu jest praca tak zwanymi obrazami. Czyli jeżeli mózg słyszy, odbiera informacje, stara się ją zobaczyć przestrzennie, trójwymiarowo. Osoba jest takim obrazem, imię już nie jest. Więc imiona poszczególne zamieniamy na obrazy. Chcemy zapamiętać twoje imię na przykład, tak? Powiedzmy, że Maciej. Dla mnie jednoznaczne skojarzenie Maciej to jest, są moje rodzinne strony, dom, gdzie mieszkałem i to jest pachnąca Maciejka. Maciejki jest blisko, prawda? Jeżeli chodzi niektórzy o nawet tam nie tak mówią, Maciejka. No właśnie, więc jeżeli podajemy sobie rękę, witamy, to po pierwsze jest ten moment koncentracji, bo my w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że przy dużej liczbie osób da się to zamienić. Po drugie, rzeczywiście wynajdujemy jakiś element, który jest charakterystyczny dla wyglądu. To można wyćwiczyć. Z tego powodu, że za 15 minut, kiedy ja znowu do ciebie podejdę, od razu mi się rzuci ten sam element. I na tym elemencie chcę zobaczyć na przykład mnóstwo Maciejki pachnącej kwiatów. I sobie tworzę obraz, zachowując logikę rozmowy wstępnej z tobą. Rozmawiamy, wymieniamy poglądy, a moja wyobraźnia buduje obraz. W twoim wypadku mogę sobie zobaczyć, że cały jesteś zasypany Maciejką. Tak? Kiedy na chwilę odejdę, następuje bardzo konieczny moment powtórzenia. Tak? To na szkoleniach jest taki moment, kiedy ja udaję, że coś tam robię, przygotowuję, tak naprawdę utrwalam sobie przez 5-10 sekund tę osobę, którą zapamiętałem i idziemy dalej. Potem trzeba tylko systematycznie to powtarzać. I jeżeli ta wyobraźnia skojarzeniowa będzie oryginalna, bo ona musi mieć pewne cechy, no absurdalna, groteskowa. Maciek obsypany Maciejką nie jest, że tak powiem, częstym zjawiskiem. W związku z tym pamięć to lubi. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Tak, no właśnie. I istnieje cały słownik imion. Tam w tej książce też te, które mi do głowy przyszły, są zamienione, żeby się nie męczyć w momencie, kiedy teraz muszę zamienić. Tak? Już mam automat. No chyba, że jest zupełnie nowe imię, to jakoś tam tworzę. I dołączam to imię w postaci obrazu do tej twojej cechy charakterystycznej. A jak nie mamy cechy charakterystycznej, nie rzuca się w oczy, to do elementu ubioru, do elementu wyposażenia dziewczyny, torebki i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczna przygoda intelektualna i rzecz niezwykle przydatna, bo chcę tobie i państwu powiedzieć, że w większości obszarów funkcjonowania ludzie lubią, jak się zapamiętuje ich imiona. Tak. Mają coś takiego, że lubią. To jest bardzo miłe, oczywiście. I od razu jest lepsza relacja. Lepsza relacja, tak. W tym przykładzie to akurat odnosisz się do tego wyrazistego nosu. Marta, narta, i ta narta, która zjeżdża po nosie. Marta. Co się działo na jej nosie? Zadaję pytanie mojej pamięci. Aha, narta. No to szukam skojarzenia narta, Marta, więc troszkę zabawa słowami, troszkę skojarzenia jeden do jednego, troszkę dalsze. Ale w każdym elemencie staram się odejść od, jak ja to mówię, płaskiego zapisu do obrazu. Okay. Kolejne pytanie, kolejny przykład, tym razem dotyczy snów. Jest tak, że mam sen intensywny, budzę się, pamiętam, że miałem sen intensywny, ale o nim nie myślę, bo mam od razu jakieś działania. Po godzinie próbuję sobie przypomnieć, albo nawet po pół godziny i nie pamiętam. Ktoś mi powiedział, że jeżeli się obudzę, miałem intensywny sen i chcę go zapamiętać, to od razu muszę sobie go przepowiedzieć i wtedy będę pamiętał. Czy jest coś takiego? Albo inne pytanie, dlaczego sny zapominamy tak łatwo? Okej, najpierw plus dla ciebie, że chcesz zapamiętać sny. To jest znakomita wiedza o nas, o naszych problemach, naszych sprawach na poziomie nieświadomym, takim, który jest na co dzień niedostępny. Po drugie, zacznijmy od nastawienia.
To znaczy, kiedy zasypiam, zbieram swoje sny. Był taki okres, kiedy zapisywałem je sny i potem analizowałem. No, nastawiam swój umysł. To jest obowiązkowe. Mhm. Czyli droga nieświadomości, ja idę spać, bardzo proszę skupić się na zapamiętaniu snu. Muszę się nakręcić, tak? Nakierować na to, żeby ten sen był zapamiętany. Potem jest ten moment przebudzenia i to jest decydujący moment. Tu masz rację. Mhm. I to jest moment, gdzie znowu na zasadzie obrazów, skojarzeń, po prostu tworzę film z mojego snu. Ale muszę go wyświetlić. Uruchamiam projektor wewnętrzny, wyświetlam sobie ten film. To jest tak jak z tym imieniem, pierwszy element wyobrażenia sobie. I potem spokojnie mogę zasnąć w takiej jednostce czasowej. Sen trwa 12 minut w takim bloku. I wtedy, kiedy budzę się, powtarzam sobie ten sen i wtedy go najlepiej zapisuję, jeżeli zbieram sny w celu pewnej głębszej analizy własnej osobowości. Mm-hmm. Ale są też takie sny, nad którymi nie trzeba pracować, znaczy nie trzeba wysilać się, żeby je zapamiętać, ponieważ one są tak wyraziste, na przykład tak straszne, przerażające, że one zostają i ja je po prostu pamiętam. Teraz, kiedy rozmawiamy, też mam w głowie kilka takich snów, które mi się kiedyś tam przydarzyły, które po prostu one tak czy inaczej zostały. Dlaczego? Ponieważ powiedziałeś, że one były bardzo mocne, to najpierw uspokójmy tych, którzy mają takie mocne sny. Mm. Nie chodzi o sam temat snu, tylko o symbolikę jego siły i natężenia. Czyli jeżeli ona była przedstawiona w postaci bardzo mocnych takich symboli niebezpiecznych, to raczej wskazywało na pewną moc, natężenie problemu, kłopotu, który mamy, a nie jakby takiego jedno do jednego przełożenia, że coś się wydarzy. To po pierwsze. Ewolucja zbudowała nas tak odnośnie mózgu, że jednak będziemy dłużej zapamiętywali i skupiali się na rzeczach negatywnych. No bo nasi przodkowie dzięki temu mogli przetrwać, więc my w ogóle lepiej zapamiętujemy rzeczy przykre. A mechanizmem, który o tym determinuje, jest to, że są one tak mocno nacechowane emocjonalnie. Mhm. Czyli emocje są tak mocne, że po prostu... No... Ale w drugą stronę też to działa, bo nie wiem, czy zdarzyło ci się przypomnieć sobie zdarzenie pod wpływem na przykład dźwięku muzyki, utworu konkretnego albo zapachu, tak? No, oczywiście. I też pewnie nie powtarzałeś tego przez połowę życia. Ta. Ale było to tak mocne przeżycie i tak mocno zaangażowane twoje emocje, że... Natychmiast wraca. Czyli to utwór dawno nie słyszałem, tak. Tak, utwór, który się pięknie kojarzy, tak? Ja też mam takie utwory, szczególnie z muzyki rockowej, której jestem pasjonatem lat 70. I to są konkretne utwory, że to wracają całe w ogóle wydarzenia z młodości piękne. To jest niesamowite. No, czyli też drugą stronę też to działa, tylko my bardziej pamiętamy i bardziej przejmujemy się i bardziej utrwala się w naszej pamięci długoterminowej to, co jest negatywne, bo to już jest wina ewolucji. Ja zauważyłem, że dużo łatwiej przychodzi mi zapamiętywanie liczb, cyfr, niż nazw. To już jeszcze pamiętam ze szkoły, z lekcji historii na przykład. Data, jak miałem się nauczyć jakiejś daty, luz, jedno spojrzenie, od razu pamiętam. Ale już właśnie z nazwami, nazwiskami było gorzej. No ale podejrzewam, że są też osoby, które mają odwrotnie. Znaczy, że trudniej im zapamiętać cyfry niż jest tak, że czy jest jakiś podział na ludzi, którzy mają, wiesz, łatwiej z tym, a trudniej z tym, jeśli chodzi o pamięć? Dla osób, które nie wykorzystują takiej wiedzy opartej na technikach, tak zwanych pamięciowych mnemotechnikach, istnieje taki podział na fotograficzną pamięć, na pamięć imion, twarzy. To jest pozorna przewaga. Wiadomo, że jeżeli funkcjonujesz w jakimś obszarze cyfr, w obszarze zerów matematycznych, w obszarze pojęć chemicznych, to siłą rzeczy mózg już nie ma innego wyjścia i lepiej sobie z tym radzi. Natomiast z punktu widzenia osób, które uczą się metod zapamiętywania, nie ma żadnego rozróżnienia. To znaczy, dla takich osób jest obojętne, czy zapamiętujemy cyfry, czy zapamiętujemy pojęcia z archeologii, paleontologii, medycyny. Jest to zupełnie obojętne. Wszędzie ta metoda po prostu działa. Nawiązuje do takie krótkie stwierdzenie filozofa Martina Heideggera, może niezbyt ogólnie lubianego za jego faszyzm, ale on powiedział kiedyś jedną genialną rzecz, że szkoła ma tylko jedno zadanie, szczególnie na tym etapie początkowym, nauczyć się, jak się uczyć. Mhm. A więc jeżeli wiesz, jak zapamiętywać, to i masz do tego jeszcze pasję, jeżeli do tego masz świadomy wybór, to nie ma takiego obszaru wiedzy, który stanowiłby dla ciebie większy problem. Zdarza się, że na prezentacjach, na tym, na którym ostatnio jakoś nie udało nam się niestety spotkać, zapamiętywałem liczby, bo to jest też taki właśnie... Wiem. Tak. Chciałem cię o to zapytać. No więc właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to jest nic innego jak znowu pewnego rodzaju stałe zamienniki dla liczb, które mam w głowie. Od 0 do 100. No i się trzeba nauczyć. I zwróć uwagę, że kiedy masz je opanowane w sposób bardzo taki dobry, szybko działający,
Nie ma takiej konfiguracji cyfr, liczb, której byś nie potrafił zamienić na serię, jak już wiemy, obrazów. Nie rozumiem tego, na razie tego nie rozumiem. Okay. Znaczy, weźmy 12. Jaki obraz mogę... Tina. Słucham? Tina Turner, 12. Czyli jak mam do zapamiętania 12, widzę Tina Turner. Jest pewien system przyporządkowania spółgłosek poszczególnych cyfr. I na podstawie tego przyporządkowania stałego, czyli jeżeli mam jedynkę, zamiennikami dla jedynki jest T i D, przyporządkowane, dla dwójki jest N. Ty, N. Wypełniam to nieznaczącymi samogłoskami, otrzymuję Tina, bo tak sobie wybrałem, Maćku, bo kojarzę osobę i mam dla dwunastki stały zamiennik obrazowy. Czyli jak będę do zapamiętania dwunastkę, to sobie wyobrażę Tina Turner, a potem jak będę chciał, to wrócę od Tina Turner w sposób błyskawiczny do dwunastki. Ty masz już te swoje zamienniki gdzieś tam w głowie. Tak, od zera do stu, tak. Ale poczekaj, to na czym mógłby polegać taki eksperyment, ktoś mówi ci ciąg, znaczy liczb. Kolejno ileś tam liczb. A co ja z nimi robię, tak? Nie. I potem ty... Po kolei odtwarzam. Po kolei odtwarzasz, i od początku do końca, od końca do początku. No ale wszystko jedno, nawet jak masz te zamienniki, to musisz zapamiętać te zamienniki. Tak. No. I zapamiętuję je w sposób oparty na skojarzeniach i na wyobraźni. To znaczy, krótko mówiąc, tworzę z tych obrazów serię... Tworzę z tych obrazów serie filmowe z pewnych sekwencji w swojej głowie. A więc jeżeli dwunastka jest moją pierwszą liczbą zapamiętania, czyli już ta, niech będzie Tina Turner, powiedzmy, że ktoś mi podaje 38, albo jest taka potrzeba, 38 to jest mewa, więc w swojej wyobraźni łączę Tina Turner, zostawiam cyferki, łączę Tina Turner z mewą. No, ponieważ pamięć lubi rzeczy groteskowe, absurdalne, odjechane, więc wyobrażam sobie, że Tina Turner leci na mewie i śpiewa. I teraz i twoja reakcja... Żeby ona wiedziała, o czym my teraz rozmawiamy. Albo mewa, żeby wiedziała, tak. Twoja reakcja teraz świadczy o tym, że pomysł był dobry, bo ja sobie odważnie zawsze mówię, wybierajcie pomysły absurdalne, groteskowe, czyli totalnie idiotyczne. No tak pamięć ma, że lubi te rzeczy wyjątkowe. Po wymyśleniu tego połączenia pozostaje mi drugi krok niezwykle ważny, czyli poświęcić 5-6 sekund na wyobrażenie sobie w głowie, jak to się dzieje, obejrzenie filmu. Zdarza nam się być na dobrym filmie i przecież też nie robimy notatek i opowiadamy bliskim scena po scenie. Mam tę scenę, mam połączenie w swoim umyśle 12 z 38. Teraz się skupiam na 38, bo za chwilkę będzie kolejna liczba. Czyli pierwsza z drugą, druga z trzecią, trzecia z czwartą. 44 rura, czyli mewa, która wpada do wielkiej rury i posługując się tak bogatą wyobraźnią twórczą, przesadą w tych obrazach, cały czas wymyślam, wyświetlam w głowie i łączę ze sobą w sekwencji. A ile tych liczb może być, żeby... A to zależy, na ile się potrafisz skoncentrować, zależy, na ile potrafisz zachować zasady budowania. No, mistrzowie zapamiętują liczbę pi, tak? Rozwiniętą tam do tysięcy miejsc po przecinku, bo to jest liczba nieskończona, więc kto więcej zapamięta. Natomiast no, trudno powiedzieć, jaka jest potrzeba, jaka jest motywacja, no ale powiedzmy, że tam zapamiętanie... Ale możemy spróbować zrobić taki eksperyment? Ja tu piszę co? No, tak, ale żeby... mówisz mi, tak? Mówię ci, tak. Dobra, no, czyli podajesz mi liczby dwucyfrowe, dajesz mi chwilę czasu, żebym ja sobie je zapamiętał. Dobrze, tylko pytanie teraz, ile ma ich być? No podawaj, no zobaczymy. No, ja dobra. Tam... Pierwsza liczba? Wszystko jedno w kolejności jakiej? W dowolnej kolejności dwucyfrowe od 0... 19. Dobrze, 19 do zapamiętania. Dobrze, proszę kolejną. 54. Kolejną poproszę. 14. Kolejną. 77. I następną, poproszę. 42. I kolejną, poproszę. 21. I poproszę kolejną. 87.
I kolejną poproszę. 37. Ok, następna. 63. Okej, następne. Trzynaście. Okej, następne. Dwadzieścia osiem. Okej, następne. 45. Następne. 92. A może jeszcze jakaś? Okej, ja nie mam z tym problemu. Dobra, no jest sporo ich tam. Tak, że będzie 66. Okej, to może jeszcze jakaś. Proszę cię bardzo, nie ma sprawy. No to niech to będzie 59. 59. Tak. A to jeszcze jedno. No kurczę. Jasna sprawa. No dobra, no to niech będzie 26. I może jeszcze jedno. Pewnie. No to w takim razie 48. Okej, okay. No dobrze. Dobra? No, możemy sobie jakoś tam dobra. Spróbować. Dobra. Czyli sprawdzamy, tak? Tak. Mieliśmy tak. 19. Sprawdzamy. To my to zrobimy tak, że może będziemy to na ekranie pokazywać, bo ja mam to zapisane niespecjalnie ładnie, nie? Tak będzie najlepiej. Dobra. Prosimy bardzo. 19 na pewno było, potem było na pewno 54. Później było 14, potem było 77, potem było 42, potem było 21, potem było 87, potem było 37, potem było 63, potem było 13, potem było 28, potem było 45, potem było 92, potem było 66, potem było 59, potem było 26 i na końcu było 48. No to miłe, to trening. Dziękuję pięknie. Brawo, ale to widać było, że ty potrzebowałeś tego pracy wyobraźni, tak. Czy ty sobie jakąś historię budowałeś, jak rozumiem? A wykorzystałem inną metodę. O, ciekawe, powiedz jaką. Wykorzystałem tak zwaną metodę zakładkową. Mam w swoim mieszkaniu stałą listę punktów. A przeszedłem się kiedyś tak po pokojach, po łazience i stworzyłem listę pewnych charakterystycznych punktów. Znaczy, począwszy od drzwi wejściowych, poprzez szafę, lustro i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to tak zwany system zakładek. I teraz, kiedy słyszę liczbę, zamieniam ją od razu na obraz i łączę z tym właśnie miejscem. Czyli w kolejności mam ustawione te miejsca. A więc jeżeli na przykład był 19 dąb,
Czyli od razu zacząłem od pierwszej swojej zakładki, to są drzwi. I obraziłem sobie, że otwieram drzwi, a tam wchodzi dąb. Dzień dobry, Andrzej, co słychać, jak mija dzień? No, odjazd, tak, totalny. Potem 54, czyli lira, grająca, dźwięki, którą sobie umieściłem w swoim miejscu w szafie. No i tak dalej. Punkt po punkcie ta lista jest kiedyś nauczona i zastosowałem ją teraz po prostu jako rozmaicenie, jako inną formę. Można również zapamiętać naszą poprzednią metodą, czyli łączyć ze sobą poszczególne sceny. Jak widzisz, techniki działają wybiórczo, działają techniki zmiennie. Korzystamy w zależności od tego, ile ich jest wiadomości do zapamiętywania. Natomiast zasada ogólna skojarzenia, wyobraźnia jest taka sama ciągle. Czy to jest podobny mechanizm? Pytam teraz, nigdy nie ćwiczyłem szybkiego czytania. Jest coś takiego, że można ćwiczyć szybkie czytanie? Czy to idziemy w tę samą stronę, czy to jest jakiś inny obszar? No, wprowadziłem 4 lata szybkie czytanie, więc to jest obszar jakby pracy bardziej mechanicznej. Pracy polegającej na poszerzaniu pola widzenia, na zwiększaniu jednostki informacyjnej, gimnastyce mięśni oczu. Pamiętajmy o tym, że nie wiem, czy dobrze zrozumiałem twoje pytanie i sugestie, ale moment czytania nie jest równoznaczny z momentem zapamiętywania. Czyli trzeba umieć szybko czytać po to, żeby wydobyć właściwe informacje, żeby je odnaleźć w tekście, a dopiero potem wchodzimy z procesem zapamiętywania. Czyli to nie, trudno powiedzieć, że to jest to samo. Tu nie ma żadnej pracy wyobraźni, tu jest praca pewnego wychwytywania informacji, potem notowania. Znowu enigmatycznie to brzmi, ale to dlatego, że to jest cała strategia. Znowu nie da się w jednym słowie. Czyli jest strategia nowoczesnego uczenia się, Maćku. Coś takiego, że nie łapię się do książki, siada mi się w głowie, dlaczego nie pamiętam, dlaczego się nie mogę skupić. Jest kilka punktów, które pomagają mi w tym, a czytanie jest jednym po prostu z elementów. A pisanie? Pisanie? Zapisywanie. To jest rzecz genialna w ogóle. No właśnie, ja zauważyłem, że mnie to bardzo pomaga. Jak chcę sobie coś ułożyć, utrwalić, to sam fakt, że to zapisuję, już działa, już wiesz, jestem bliżej celu. Gdybyśmy szukali mechanizmów prostych, wspomagających myślenie, to można by powiedzieć, że pisz, a będziesz lepiej myślał i lepiej zapamiętywał. Taki mamy układ nerwowy. Oprócz tego zapisywanie informacji jest motywujące dla ośrodków odpowiedzialnych za działanie. No i ma terapeutyczną rolę, bo osoby, które prowadzą na przykład dzienniki, pamiętniki, praktycznie nie mają depresji. Tak mocno działa. Myśmy na kartce, tak, ta idea mi się podoba, proszę, propagujmy ją, gdzie się da. Myśmy na kartce, tak, nie na komputerze, tylko na własnej, prywatnej kartce, na własnym, zdecydowanie. Czyli zapisywanie, ale w komputerze to już nie to samo. W wielu szacownych uczelniach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, czytałem, że jest zakaz używania komputera. Bo one tylko mieć zeszyt, notatnik, ołówek, najlepiej kolorowe kredki, bo one jeszcze uaktywniają pewną część mózgu zwaną potocznie prawą półkulą mózgową. Piszmy, masz w domu problem, rozpisz go sobie. Przedstawiasz coś komuś, napisz. To chodzi o kilka kresek, to chodzi o czasem proste schematy, ale sam mechanizm pracy układu ręka, mózg jest genialny. Czy to... Tak zwane kodowanie werbalne następuje. Kodowanie werbalne. Tak. Słyszałem o tym, że był taki moment, nawet w Polsce się o tym mówiło, żeby do szkół wprowadzić tablety, że dzieci nie będą musiały nosić książek, będzie im lżej, mniej miejsca, ułatwienie, bo wszystko jest i online, i w jednym urządzeniu. I słyszałem, że w Finlandii, czy gdzieś w jakimś Finlandii, kraju, że wprowadzono tablety i się okazało, że... No, na szczęście. No właśnie, ale dlaczego na szczęście? Powiedz. Dlatego, że jakby, no nie chcę wchodzić w szczegóły, ale podejrzewam, jaka była idea wprowadzenia tego. Ona nie miała nic wspólnego z ideą dobrego wychowania i dydaktyki i kształcenia, tylko zupełnie inną sferą biznesową, podejrzewam. Natomiast ja byłem przerażony, bo Finlandia rzeczywiście miała taki pomysł. Na szczęście gdzieś się opamiętali i też słyszałem, że wycofują się z tego projektu i chwała im za to, a szczególnie wobec młodych ludzi, którzy tam się kształcą. Tak. Ale dlaczego? Dlatego, że nie ma takiego twojego fizjologicznego zaangażowania w proces. To jest nawet tak, że kiedy ja zachęcam, ja na przykład rzadko, znaczy może nie rzadko, ale staram się, żeby uczestnicy szkoleń nie mieli materiałów. Dlatego, że ja chcę, żeby oni pracowali ze mną. Nawet jeżeli twój przekaz jest niezwykle sensownie ułożony, jest oparty na bardzo rzetelnej wiedzy, na zrozumieniu odbiorcy, to oni lepiej rozumieją, zapamiętują, kiedy się angażują w ten proces, kiedy wykonują notatki, kiedy robią jakieś proste swoje uwagi, refleksje. Dzieje się to jakby na ich poziomie pracy nad tym materiałem, nie tylko osoby, która go przygotowywała.
Czyli lepiej jest tak, że, żeby robić notatki, niż po prostu skupić się tylko na tak, słuchaniu. Tak, zdecydowanie tak. Słucham, robię notatki, bo co? Bo to się bardzo brać łatwo. Udział aktywny w organizacji materiału. To wzmacnia twoją koncentrację, to wzmacnia twoją chęć zrozumienia materiału. Mózg jest taką instytucją, że kiedy dajesz mu zadanie, nawet na takim bardzo szczegółowym etapie, on stara się to zrozumieć, on stara się odpowiedzieć na pytania, on stara się podać różnego rodzaju wątpliwości, czyli angażujesz uczestnika w sam proces pracy nad tym materiałem, pomimo tego, że ty jesteś odpowiedzialny, powiedzmy, jak za jego przygotowanie, czy autor książki. Ja na przykład zachęcam ludzi, staram się w swoich książkach zawsze umieszczać informacje, jak korzystać z tych książek. I tam nie boję się powiedzieć tego, żeby robili notatki, żeby podkreślali, żeby pisali swoje uwagi, żeby był nieformalny dialog z autorem. To jest znakomita metoda również korzystania z takich poradników materiałów. W ten sposób płynnie przeszliśmy do twojej książki, którą tu przyniosłem. To jest jedna z twoich książek. Najnowsza, prawda? Tak, to jest najnowsza książka. Tak, Andrzej Bubrowiecki. Jak wyjść z dołka emocjonalnego? Gdy wpadasz w tarapaty emocjonalne, przypomnij sobie, że wszystko to powstaje i dzieje się w twojej głowie. Tak na marginesie zapytam ciebie. Mistrz świata w szybkim czytaniu, jak długo, ile by mu zajęło przeczytanie takiej, tej książki na przykład? No podejrzewam, że myślę, że około 7-8 minut mniej więcej, może 6-7. Aż tak szybko? Tak, ale mówisz o rekordzistach. To są ludzie, którzy, żeby była sprawa jasna, mają takie same mózgi jak my. Natomiast przygotowują się specjalnie. Miałem okazję 2 razy być sędzią na takich mistrzostwach. No to jest pełne podziwu. A jak się sprawdza później? Odpowiadają na pytania. Odpowiadają na pytania. Tak, tylko teksty są krótsze. To są zwykle teksty 6-7-stronicowe. I mamy pewność, że oni tych tekstów wcześniej... Nie. To są zalekowane, przygotowane. Natomiast, żeby też jakby nie znowu tworzyć pewnego rodzaju takich mitów. No, ja jestem praktykiem, ja lubię psychologię praktyczną. Dla mnie szybkie czytanie jest takim właśnie umiejętnym czytaniem, tak zwanym selektywnym. Tak? Znaczy sam piszesz, wiesz, że język polski szczególnie jest bardzo barwny, jest bogaty, jest fleksyjny. I osoba, która ma wydobyć z książki popularno-naukowej, dużo czasu traci na wstępy. Piękne, cudowne, ale w sumie tam nic często takiego do nauczenia, do zapamiętania nie ma. I wtedy, kiedy ja mam czytanie tak zwane szybkie, selektywne, ja z tym tekstem nowym się nie męczę. Ja go po prostu szybciutko przyswajam na zasadzie wychwycenia, znalezienia fragmentów właściwych, podczas gdy osoba czytająca tak zwane tradycyjnie, no niestety się nadal męczy nad przejściem w ogóle przez ten tekst, gdzie jest zapamiętanie, gdzie zrobienie notatek, wiesz, więc tak to należy rozumieć. No mistrzowie są fajni, tak jakbyśmy Messiego podziwiali, ale wiadomo, że to są jakieś tam wybrane osoby, jasne, które no coś sobie mają takiego. Jasne. A jak powinniśmy czytać twoją książkę? O, wiesz, od deski do deski, od początku do końca, czy jakoś wybiórczo, rozdziałami, szukać tego, co tutaj nas najbardziej interesuje? Każdą książkę, którą zaczynamy dłużej pracować, powinniśmy przede wszystkim przejrzeć. To jest taki moment, kiedy mózg dostaje syntezę książki. Przypomina to sytuację, kiedy jesteś w księgarni i zastanawia się, czy kupić daną książkę. Przegląd bez jakiegoś głębszego wnikania, zapoznanie się z treścią. Po drugie, warto sobie zawsze przy grubszych książkach robić pewnego rodzaju fragmenty, nad którymi będę pracował. Tego typu poradniki, tam jest zresztą też informacja napisana, są książkami, które dosyć swobodnie pozwalają ci zaglądać w odpowiedni moment. Natomiast ja zachęcam zawsze do tego, żeby początek był opanowany, bo tam jest ta podstawowa wiedza o mechanizmach mózgu i łatwiej wtedy pewne rzeczy, zasady, sugestie zrozumieć, przyswoić, zaakceptować w dalszej części. Jasne. Tutaj jest pytanie, co prawda bez znaku zapytania, ale postawione jest pytanie, jak wyjść z dołka emocjonalnego? No i oczywiście tego dotyczy ta książka. Ona ma sporo stron. No sporo. Ma ponad 300 stron. Ale czy w takim razie, czy na to pytanie teraz podczas naszej rozmowy w skrócie mógłbyś jakoś odpowiedzieć, czy to jednak jest na dłuższy czas? Wiesz co, zachęcam do czytania. Zachęcam do czytania z tego powodu, że tutaj rozumienie dołka emocjonalnego jest dosyć umowne, ponieważ w tym pojęciu zawierają się różnego rodzaju dolegliwości emocjonalne, które człowiek może mieć. To może być codzienny, zwykły stres, to może być stres chroniczny, to może być kryzys emocjonalny, to może być dystymia, czyli lekka forma depresji, to może być depresja pełna. Znajomość tego, czym się poszczególne problemy objawiają, sugeruje i konsekwencją tego jest to, jak z tym postępujemy, jak należy z tego wyjść. Koniecznie chcę dodać wzmocnionym, ponieważ główna idea tej książki opartej na współczesnej wiedzy jest taka, że o ile wszystkich nas zdrowych dotykają różnego rodzaju problemy, o tyle
trzeba zmienić podejście, że one są rzeczą naturalną, ja powiem więcej, potrzebną, i teraz cała sztuka polega na tym, żebyś wyszedł z tego w sposób wzbogacający swoje życie o wiedzę, o umiejętności, o systemy wartości i tak dalej, i tak dalej. A co to jest mózg gadzi? Bo okazuje się, że nie nad wszystkim mamy kontrolę, i ten mózg gadzi to jest ta część mózgu, jeśli dobrze rozumiem, nad której kontroli nie mamy, bo tam siedzą instynkty. W naszym mózgu są trzy mózgi, można powiedzieć dokładnie, które się ukształtowały historycznie, ewolucyjnie. Najstarszą częścią jest mózg gadzi. To jest taka część atawistyczna, część mechaniczna, nieświadoma. W największym skrócie on odpowiada za trzy elementy naszego funkcjonowania, czyli za bezpieczeństwo. A więc każda nasza szybka reakcja na potencjalne zagrożenie to jest właśnie reakcja mózgu gadziego. To jest gałązka, która trzaśnie pod nogą w lesie nagle. To jest reakcja mózgu gadziego. Mózg gadzi ciągle skanuje otoczenie i zastanawia się, co nam może zaszkodzić. Często no przesadza. Gałązka je odskakuje. Odskakuje, potem patrzę, gałązka minęło, nie ma sprawy. A więc zajmuje się bezpieczeństwem naszym, zajmuje się szukaniem zasobów. W podstawowej wersji to było tylko jedzenie. Ale teraz generalnie, co nam się może przydać, z czego możemy korzystać. Lubię podawać przykład osób, które lubią gadżety. Jeżeli masz jakieś długopisy, zegarki, zbierasz i przechodzisz koło sklepu tego typu i widzisz nowy model, no to właśnie mózg gadzi i mówi łap to, kup to, bez zastanowienia. No i trzecie zadanie mózgu gadziego to jest prokreacja, czyli mózg gadzi szuka odpowiedzi na pytanie, czy jest okazja do seksu, czy nie ma okazji do seksu w rozumieniu rozmnożenia. I to jest oczywiście pozostałość po tych zwierzętach dawnych, które miały tylko ten mózg, ale my go mamy. I to jest ta właśnie najstarsza część. Instynktowna, nic z tym nie można zrobić na szczęście i nie warto, bo on daje nam poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek często również przesadza. Bo jego główne zadanie to szukanie wszędzie, co mi się może zdarzyć. Wracamy do szarnowictwa, tak? Lepiej, wiesz, lepiej, bo to potop, bo to susza, bo to deszcze, bo to zwierzyna, tak było kiedyś. Potem były tysiące lat pracy mózgu nad radzeniem sobie, ale potem świat tak przyspieszył, że już mózg nie nadążył. I dzisiaj wielokrotnie, kiedy mamy sytuację typu dosyć banalnego nawet, a więc krytyki ze strony innej osoby, a więc zawieszonego komputera, mózg tego programu nie ma. On ma tylko walcz uciekaj, czyli atakuje komputer albo dzwonię po informatyka i tak dalej, i tak dalej. No bardzo potrzebna, bardzo stara i bardzo taka, ale też zadałeś pytanie, chyba tak znacząca część, zdecydowanie. To dosyć odważna teza i nie wszyscy się z nią chcą pogodzić, ale mamy w sobie z tego zwierzątka bardzo dużo. Pierwsze wrażenie, świetnie ci znane. Tak, właśnie chciałem o to też pierwsze zapytać. Wrażenie z punktu widzenia bodźca, takiego impulsu, żeby uspokoić pasjonatów twoich szkoleń, to jest 150 milisekund. 150 milisekund. Czyli pierwsza reakcja. 150. Pierwsze wrażenie, Maćku. Jedna tysięczna sekundy to jest. Czyli pierwsze wrażenie na poziomie. To odkryto przy okazji kolejnej mojej fascynacji, czyli neuromarketingu, dziedziny zajmującej się badaniem mózgów klientów, a nie ich deklaracji. Okazało się, że właśnie 99% decyzji zakupowych jest podejmowanych na poziomie mózgu gadziego, na poziomie też układu limbicznego, emocjonalnego, 150 milisekundach. Natomiast tak jak rozmawialiśmy ostatnio przesympatycznie na naszym spotkaniu, no jest to tak zwane, jest jednak to drugie pierwsze wrażenie. No i wtedy już bardziej na poziomie świadomym możemy zrobić to wrażenie. Mamy na to około 10 sekund. Impuls szybciutki, ale coś jeszcze można przez 10 sekund zrobić. Ale to znaczy raczej potwierdzić, czy można też zaprzeczyć temu pierwszemu? Można jeszcze pomóc. Zależy, jak to pierwsze jest mocne. Tak? Jeżeli przykład jest osoby, która lubi zbierać coś, to raczej trudno ją będzie. Jeżeli tylko ma pieniądze w kieszeni, stoi przed tym sklepem, to decyzja już zapadła. Tak, a jeśli chodzi o spotkanie z innymi ludźmi, to jest ta 150 milisekund, czyli widzę kogoś i nie zdążyłem pomyśleć i już mam jakieś wrażenie. I te kolejne 10 sekund... Mogę nieco popracować nad tym, żeby tak. Ale też zrozumieć, jeżeli nic się nie wydarzy, bo być może masz sobie coś takiego nieuświadomionego, albo ja mam, że po prostu ten pierwszy impuls był tak mocny, wiesz, że już niewiele można zrobić, no ale coś tam możemy zrobić, tak? To nie jest też tak, że osoby, które odbieramy na początku jako osoby negatywne, złe, to one takie są. No ale niestety ten mózg gadzi, ta nasza ewolucja mówi, wiesz, coś tu nie gra, coś z niej halo uważaj, lepiej uważaj. Idziesz przez las, ciemno, gdzieś daleko od miasta,
musisz przejść parę kilometrów, załóżmy, mhm. i towarzyszy ci strach. Chociaż wiadomo, to nie ma jakichś dzikich zwierząt, raczej jakiś żaden mhm. wilk nie wyskoczy mhm. i nie rzuci się na ciebie. I dlaczego się boisz? Boisz się ciemności? To jest właśnie ten mózg gadzi? To jest lęk przede wszystkim, tak? No, ale... bo to jest nieukierunkowany, czyli mhm. taki... To jest coś, co Jung nazywał archetypem, tak? Czyli mamy pewnego rodzaju w ogóle generalnie strachy wmontowane w nasz gatunek ludzki. No bo takie same pytanie można zadać, dlaczego się ludzie boją pająków. Mhm. Większość z nich albo nie miała kontaktu z pająkiem, nigdy pająk nie ugryzł. No coś, ciemność, ogromne pająki to nasza przeszłość. Trzeba się było tego bać. A więc Jung mówił, mamy pewnego rodzaju nieświadomy archetyp, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, pewnych obiektów, pewnych rzeczy, których człowiek się naturalnie boi. I ciemność jest takim elementem. W ciemności zawsze coś złego się musiało tam kryć. Zresztą jako wielbiciel horroru wiem, że ciemność jest dlatego tak mocno wykorzystywana w filmach, prawda? No tak. Wiele się rzeczy dzieje w ciemności. Ale ja ci właśnie chciałem o to zapytać, czy to jest bardziej... czy to jest ale mózg gadzi, odwołując się do tego. Gadzi, tak, czy to jest czy bardziej są horrory, których się naoglądaliśmy, thrillery? To wiesz, to mówimy o uczeniu się, tak? O tak zwanym uczeniu się. Bo proces uczenia nie odbywa się tylko w szkole, ale przez to, co się dzieje dookoła nas. No jeżeli ktoś nieustannie ogląda horrory i przy okazji się boi, no to rzeczywiście takie następstwo może być, tak? Pamiętajmy, że powtarzające się sytuacje, komunikaty, stan emocjonalny zaczynają być w mózgu wmontowywane jako stały element naszego życia, jak najbardziej. Poza tym mamy wyjściowy poziom lęku osobistego. Mhm. Taka część nazywa się jądra podstawne, otaczająca układ limbiczny w decydujących emocjach i to jest indywidualny styl reagowania na stany lękowe. Też jest to uzależnione od cech osobowości. Ale to, że się boimy, to, że coś nas niepokoi, jest rzeczą naturalną i to większość ludzi tak ma. Muszę cię zapytać o przebodźcowanie, o to, co się dzieje we współczesnym świecie. Znaczy, ja mam wrażenie, że tych bodźców jest strasznie dużo i że nie nadążamy, nie dajemy rady. Ja jestem nimi bardzo zmęczony. Znaczy nowoczesne technologie, bez przerwy smartfon w ręku, a jak nie smartfon, to laptop, a potem jeszcze jakieś inne historie, a to telewizor, a to ktoś coś mówi, a to radio, a to, i tak dalej, i tak dalej. I no... wiesz, nie jestem ekspertem, ale i tak wiem, że jak człowiek bez przerwy patrzy się w smartfon, to nie może być dobre. To musi być w tym coś złego, ale co w tym jest naprawdę złego i co jest najgorsze? Widziałem taki rysunek, nie wiem, czy miałeś okazję ostatnio, podobało mi się, jak ptaki komentują stojącego postać stracha na wróble. Ty skąd wiesz, że to nie jest człowiek, bo nie ma telefonu, mówi, nie? Tak, przebodźcowanie, tak. Każde oddziaływanie na mózg, którymi mózg sobie nie radzi, jest dla niego bardzo negatywnie, wywołujące różnego rodzaju stany zapalne, stany, którymi on nie potrafi sobie poradzić. I to jest zjawisko, które skutkuje tym, że ludzie intuicyjnie pozbywają się tych bodźców, bo zwróć uwagę, że stosunkowo niedawno to, że ktoś nie miał telewizora, to było traktowane jako dziwactwo. Mhm. A teraz widzę, że bardzo wiele osób, myślę, że gdyby nie Liga Angielska i nie filmy, to też bym tego nie oglądał po prostu. Jest smog informacyjny, pojęcie stricte naukowe. Smog informacyjny, tak, czyli taki zalew informacji nieznaczących, które ja zapomniałem autora, to jest polski autor, warto do tych badań wrócić. Mhm. To jest takie przebodźcowanie, że biedny nasz przyjaciel w górnej części czaszki mózgu, no niestety nie jest w stanie sobie z tym poradzić i u niego to powoduje totalne zakłócenia zarówno w tej części logicznej, emocjonalnej. No mówiąc w wielkim skrócie, no trudno to jakoś wyjaśnić bardzo precyzyjnie, ale on sobie po prostu z tym nie daje rady. Tak jak ci mówiłem, nasz mózg jest dokładnie taki sam, jeżeli chodzi o konstrukcję i funkcję, jak mózg ludzi, którzy żyli 20 tysięcy lat temu. Nic się nie zmieniło. Natomiast zmieniło się wszystko dookoła. I każde takie działanie bodźców, tak jak ty sam na swoim przykładzie, ja mam to samo. Też unikam, coraz mniej widzę, że bodźców dopuszczam do siebie w ogóle tego typu. No dobra, ale czym to grozi? Jak to się może skończyć? Wiesz, jakie są konsekwencje zdrowotne? No wiesz co, powiem tak, jakby takim działaniem mass mediów tego nigdy się nie zajmuję, też nie będę udawał, że jestem specjalistą. No z punktu widzenia mózgu wydaje mi się, że każde procesy, w których on traci jakby logikę działania, w którym traci sensowność, w którym jego podstawowe funkcje nie są w stanie nadążyć, powoduje różnego rodzaju zakłócenia.
Nie wiem, może jakieś stany pewnych wyobrażeń, może jakieś stany takie nie wnikajmy, nie jestem specjalistą w tym temacie. Chodzi mi o to, co grozi mojemu mózgowi. No totalne przemęczenie. Przez to właśnie, przez totalne to przemęczenie. Zużycie energii na rzeczy zupełnie zbędne, bo pamiętajmy, że człowiek jest energią chodzącą. Bo zresztą Freud zawsze mówił o tym, że to jest chodząca energia. Nawet nie używał chyba pojęcia osobowość, tylko taka energia. Mhm. I mózg ma takie zasoby energetyczne również. On ma do wykorzystania, on ma za zadanie codzienne radzenie sobie z tysiącami zdarzeń. Kiedy angażuje się go pracę w bodźce, które są zbędne, które są niepotrzebne, a do tego jeszcze są często nieprzyjemne, niesympatyczne, bo nie ukrywajmy, oglądanie wiadomości to jest przyjmowanie bodźców totalnie negatywnych. I on traci energię na rzeczy, które... Czy mówisz o wiadomościach TVP, czy w ogóle? W ogóle o wiadomościach mówię. Mówię w ogóle o wiadomościach, bo zrobiono kiedyś listę tematów poruszanych w wiadomościach w ogóle w kulturze tak zwanej zachodnioeuropejskiej i tam była cała dziesiątka negacji. Wszystko negatywne. I teraz on się tym zajmuje, on to przetwarzał. Problemy ze snem. O, przyszło mi do głowy, to na pewno. Dlatego, że jeżeli masz mocno naładowaną głowę problematyką tematów negatywnych, mózg będzie nad tym pracował. Dlatego też nie warto zasypiać przy włączonym telewizorze, radio albo komputerze. No komputerze to z innych powodów, ale jeżeli mamy włączone radio, mamy włączone telewizję, ty śpisz, ale twoje zmysły pracują. Odbierają wszystkie te negatywne informacje i co mózg z nimi robi? No pracuje nad nimi. Wtedy mamy koszmary, wtedy mamy różnego rodzaju problemy. Jest ogromny wpływ emocjonalny. Pamiętajmy, że emocje powstają w mózgu. Jeżeli my bez przerwy nakręcamy się informacjami, wiadomościami, rzeczami, które są albo negatywne, albo nieprzyjemne, niesympatyczne, to część mózgu odpowiedzialna za emocje tworzy emocje negatywne. Nasilenie się emocji negatywnych, no to są wszystkiego rodzaju albo, daj Boże, codzienne problemy związane z emocjami, albo długofalowe. Zaczynamy żyć w pewnym pędzie. Jest pojęcie stresu chronicznego. To jest taki stan pobudzenia, który masz. Jeżeli oglądasz mocne bodźce oddziałujące na ciebie, jeszcze na przykład, powiedzmy sobie wieczorem, późno w nocy. Jeżeli te bodźce są bardzo intensywne, to następuje taki właśnie taki moment, kiedy to zaczyna być już tak nużące, tak męczące, że zaczyna tworzyć pewien poziom podwyższony twojej aktywności. No, wydaje ci się, że taki jesteś. Ciebie to pobudza. Ludzie oglądają telewizję, mam znajomego, który nienawidzi jednej telewizji. Myślę o telewizji, nieważne. Aha. I on ją ogląda cały czas. Ale po co? No, słuchaj, jesteś się frustrować. Słuchaj, pamiętasz składnie historię filmów, żeby ją może jeszcze bardziej znienawidzieć, tak? Tak. Skargula i z Pawlaka był taki fragment. Tak. No. Jeśli tak napatrzy, to wiesz. Ale ładuje się złymi emocjami. Oczywiście, że tak. I te emocje się kumulują. Lekarze, naukowcy są zgodni. Około 80% chorób to są choroby psychosomatyczne. Sami sobie je tworzymy. Właśnie między innymi przez takie działanie. No i żyjemy w takim negatywnym świecie, który potem skutkuje czym? No, depresjami, bo pamiętajmy, że depresja i łagodniejsza forma depresji, tak zwana dystymia, nie mają najczęściej, nie muszą mieć konkretnego żadnego powodu. One są następstwem pewnych nierozwiązanych rzeczy. Czyli tak konkretnie mówiąc, to wieczorem lepiej obejrzeć komedię niż... Zdecydowanie tak. Chyba, że kochasz horrory, lubisz je. Jeżeli Dracula Coppoli nie jest dla ciebie horrorem, tylko filmem o miłości, no to nie ma problemów, tak? Jeżeli to inaczej interpretujesz. Ale unikamy bodźców, szczególnie wieczorem przed zaśnięciem, które by powodowały, że mózg będzie pracował na negatywnych obrotach. Tak, coś poczytać. Ja zawsze mówię, poczytaj coś nudnego. Takiego, żeby ci oczy zamykały, tak? Wtedy często słyszę pytania, że jakieś tytuły może mówić. No mogę, ale nie będę podawał. No tak, jest pewien paradoks. Właściwie chciałoby się przeczytać coś ciekawego już, jak czytam. Tak, ale przed zaśnięciem na przykład przeszkadzają nam emocje i te negatywne, i te mocno pozytywne. Znaczy, no, też nie należy się wzruszać. Ja nie oglądam Casablanki o 22. No po co? Ja chcę spać. Czy to może się wyzerować. Wyzerować, tak. Organizm się naturalnie uspokaja. Jest to bardzo ważne z dwóch jeszcze powodów. Sen jest rzeczą piękną, genialną, jeżeli śpisz przynajmniej 7-8 godzin, pod warunkiem, że zasypiasz zrelaksowany i wypoczęty. Znaczy sen sam w sobie nie daje ci mechanicznie ulgi. Ale co można powiedzieć ludziom, którzy mają problemy w życiu i towarzyszy im nieustanny stres? No, jak mają zasypiać, wiesz, w takim stanie uspokojenia? No cóż, no, wybrać się na spacer przed zaśnięciem, otworzyć okno, oderwać się od problemu tak zwaną metodą przekierunkowania, czyli zająć się czymś, co jest przyjemne, pogłębiać wiedzę o tym, jak działa stres, jak reagować na sytuacje trudne.
Bo jeżeli taka osoba miała ciężki dzień, miała trudne zdarzenie, które powoduje, że nie może zasnąć, to znaczy, że trzeba coś z tymi emocjami zrobić. Tak? Mhm. No to warto znać technikę polegającą na pisaniu emocjach. Jeżeli zdarzy ci się w życiu coś bardzo mocnego, przykrego i potem przez kolejne godziny nie możesz sobie z tym poradzić, weź kartkę, weź długopis i opisz to zjawisko. Zobaczysz, jak zejdzie z ciebie całe napięcie emocjonalne. Więc uspokojenie, głębokie, spokojne oddychanie, posłuchanie przyjemnej muzyki, pójście na spacer, plus wiedza, jakie techniki, mechanizmy wykorzystywać, żeby ten stres obniżyć po prostu. Jeszcze chciałem cię koniecznie zapytać o prawą, lewą półkulę, ten podział. On naprawdę istnieje? No jest ten problem pewien. To znaczy Roger Sperry otrzymał Nagrodę Nobla za rozróżnienie lewej i prawej półkuli. Potem nauka przechodziła różnego rodzaju etapy i dzisiaj też jakoś trzeba z tego wybrnąć. To jest tak, że nie ma jakby jednej takiej granicy, która jest wyraźna. Natomiast niewątpliwie są czynności, są zdarzenia, przy których po prostu obserwuje się większą aktywność lewej części mózgu. I jeżeli przyjmiemy, że istnieje lewa półkula jako pewnego rodzaju umowny symbol tego, że mózg pracuje bardziej intensywnie, no to będzie wszystko okej, tak? No bo z mózgiem jest taki problem, że mózg nie ma takich punktów, które są w 100% odpowiedzialne za coś, tak? Jak Andrzej, gdzie w mózgu jest pamięć? No w różnych miejscach jest pamięć. Na pewno w układzie limbicznym emocjonalnym, bo tam się znajduje hipokamp, który zajmuje się zapamiętywaniem, ciało migdałowate, które nadaje sens tym wydarzeniom, ale to nie oznacza, że inne procesy tam nie zachodzą w całym mózgu. No to jest około 1000 trylionów połączeń. Natomiast jeżeli umownie przyjmiemy sobie, że z lewa i prawa, to jest z punktu widzenia metodologii pracy ułatwienie. Bo niewątpliwie zjawisko synergii mózgu istnieje, czyli takiego doprowadzenia do sytuacji, kiedy w twoich wyzwaniach różnego rodzaju bierze udział jak największa część lewej i prawej półkuli. I wtedy łatwiej jest rozróżnić dla tych ludzi, których się uczy, których się szkoli, w jaki sposób mają sobie poprawiać funkcjonowanie tej części, nazwijmy to prawej. Umowna rzecz, słuchaj, trenujemy prawą półkulę mózgową. Czyli takie elementy, krótko mówiąc, które są mniej wykorzystywane w edukacji, które mniej istnieją w ogóle w historii społecznej, w historii nauki, jak na przykład intuicja, jak na przykład emocje, jak na przykład kolory, rysunki, muzyka. Wiadomo, że bardziej zajmujemy się tymi tak zwanymi lewopółkulowymi, naukowymi. Tak? Poza tym podział na lewą i prawą dotyczy organizacji otoczenia. To taka tematyka zarządzania czasem. No są ludzie, którzy mają tak zwany lewopółkulowy system zarządzania. To są ludzie, którzy bardzo lubią porządek. Czyli płyty ułożone według alfabetu, książeczkę według wielkości, biurko, długopisik poprawiany, tak ma być prościutko. Ale są osoby prawopółkulowe, które mają kolorowe karteczki, porozrzucane materiały i też się w tym jakoś, jakoś tam funkcjonują. Czyli jest pewna dyskusja na ten temat, czy istnieje taka jasna, czy nie jasna. Natomiast niewątpliwie z punktu widzenia metodyki stosowania tych pojęć, to ona ma swoje znaczenie i rzeczywiście są obszary mózgu odpowiedzialne za pewne rzeczy bardziej i obszary za inne bardziej. Ale że mówi się, że jeżeli ktoś jest praworęczny, ja jestem praworęczny, to powinienem często robić coś lewą ręką. Dlatego, że w sposób mechaniczny lewa półkula mózgu odpowiada za prawą część ciała, a prawa za lewą. Czyli w momencie, kiedy chcesz trenować, nazwijmy to słabiej rozwiniętą część mózgu, wystarczy wykonywać proste, bezpieczne oczywiście operacje ręką niedominującą i w sposób automatyczny, mechaniczny następuje aktywnienie ośrodków odpowiedzialnych za przeciwległą kulę. A trening polega na tym, żebyś poruszał te obszary, za które dana część mózgu jest odpowiedzialna. Tak? Jeżeli patrzysz na jakiś obraz, który jest obrazem takim lewopółkulowym, czyli na przykład na bitwę pod Grunwaldem, no to wtedy właśnie aktywujesz lewą półkulę. Ona jest tym zaangażowana, bo to są konkretne kształty, konkretne kolory. Ale jeżeli oglądasz Picassa, impresjoniści też może mają pewnego rodzaju takie kształty, ale chodzi mi o zupełnie taką sztukę nowoczesną. Picasso, tak. No to wtedy lewa półkula jakby w ogóle nie wie, co chodzi. I wtedy sobie... A to znaczy, że powinienem lewym okiem bardziej? Nie, nie. Bez przesady. Ale jeżeli sobie włączysz światło lewą ręką, jeżeli sobie nalejesz wody lewą ręką, nie gorącą herbatę, to myślę, że jakiś element będzie takiego treningu. Mówimy o bardzo podstawowym elemencie treningu, bo trening prawej półkuli na treningach kreatywności zajmuje przynajmniej 2 godziny, bo uczymy się rysować, uczymy się wykorzystywać kolory, pewnego rodzaju kształty nieregularne, a więc no, w wielu tych dziedzinach
uczelniach, sam wiesz doskonale, że ta wiedza taka jest bardzo rozbudowana, ale na pewno można drugą ręką coś tam robić. Maszerować, wykorzystywać obie części ciała. To są jakieś tam wstępne fragmenty. Przekonałeś mnie, aż się napiję teraz z lewą. No to ja też lewą się napiję, bo też mam prawą dominującą. Andrzeju, na zakończenie naszego spotkania chciałem ci jeszcze zapytać o to, czego nie wiemy o mózgu. Czego nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć. Że, szkoda, że nie wiemy. Nie wiem. Powiem ci, że nie wiem, czego nie wiemy. 90% tego, co wiemy, to jest zaledwie okres ostatnich 35 lat nauki. Dużo rzeczy nie wiemy. Wiele rzeczy jest ciągle zagadką, dlatego być może jest taki fascynujący obszar. Ale co jest zagadką na przykład? No nie wiemy, czego nie wiemy, tak? Nie wiemy, czego nie wiemy. Nie wiemy, jak działają mechanizmy ludzi, na przykład, którzy mają tak zwaną wyspę genialności. Jest pojęcie savantów. To są savantów. Savanci to są w tłumaczeniu literackim, nie jest to traktowane jako nic obraźliwego, jako genialny głupek. To są osoby autystyczne. Wydawałoby się, że osoby autystyczne, czyli osoby, które no, różnią się, ale ich mózg jest taki sam jak nasz. Ma taką samą strukturę. Uaktywnia się w niewiele większym stopniu niż nasz, ale dokonują rzeczy genialnych. Dokonują rzeczy, które są od urodzenia ich domeną i w sposób naukowy niewytłumaczalną w żaden sposób. No i to jest taki właśnie przykład tego. Nie do końca wiemy, w jaki sposób można sterować tą właśnie lewą i prawą półkulą. Osoby, które są pozbawione lewej półkuli, a są takie z punktu widzenia medycznego, pewnych wylewów głębokich, trzeba usunąć lewą półkulę i takie osoby na przykład dostają ataku twórczości. Nigdy nie rysowały, nie malowały, a nagle się okazuje, że potrafią rysować, malować jak wybitni artyści. Nie wiemy, co się dzieje, dlaczego prawa półkula w ciągu całego życia nie może dojść do głosu, nagle gdy nie ma lewej, ona zaczyna funkcjonować. Trudno, na pewno wiele rzeczy, ale to powiedzenie, że nie wiemy, czego nie wiemy, dotyczy raczej perspektyw pracy nad mózgiem, a nie samego stwierdzenia, wypisania, które elementy są znane, nieznane. Jest to obszar niezwykle skomplikowany, niełatwy do badania, jak się domyślamy, bo urządzenia typu elektroencefalografy, rezonansy mają dosyć krótką historię generalnie. Natomiast ja chcę zachęcić wszystkich tutaj widzów i ciebie i wszystkich nas do jednej rzeczy. Nauka mówi o pewnej umiejętności, która pięknie wpływa na pracę mózgu. To jest medytacja. W tej chwili numer jeden, jeżeli chodzi o naukę wpływania pozytywnego na mózg, to jest medytacja. Więc szukając nowych wiadomości, czekając na to, co nauka odkryje, medytujmy. Medytujmy, uczmy się w zasadach rzecz prosta. Wykonanie jest to trudniejsze, bo wymaga skupienia, wymaga pewnego ukierunkowania uwagi, ale nic tak nie energetyzuje mózgu pozytywnie jak medytacja. I ostatni mit chcę obalić. Taki marketingowy chwyt. W ilu to procentach mózg jest wykorzystywany? W jednym, w dwóch, w trzech. No to ładnie brzmi, bo to się ładnie sprzedaje. No mózg pracuje w 100%. Cały czas twój mózg, mój mózg pracują w 100%. To dobra wiadomość. Dobra wiadomość, tak. Niech on sobie pracuje, więc mówienie o tym, że jest wykorzystywany w 3% jest raczej takim nadużyciem, ale ja to rozumiem. Bo no ale jak to pracuje w 100%, skoro jeszcze są te obszary, które ale mogę rozwinąć w moim mózgu. Ale pracuje, wszystko pracuje. Tak, wszystko pracuje, co powinno pracować. No. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. No ja bardzo dziękuję. To bardzo ciekawa wiadomość i dużo informacji dotyczących mózgu usłyszeliśmy od ciebie. Z książek Andrzeja Bubrowieckiego możemy się dowiedzieć więcej na temat nie tylko mózgu, ale na temat tego... A na przykład szczęścia. Poprzednio miała kierunek szczęścia, dotyczyło opracowania naukowego, bo nauka się też zajmuje poczuciem szczęścia. Ciekawy temat. Bardzo ciekawe. Można właściwie powiedzieć, że ty opowiadasz w swoich książkach oraz podczas swoich szkoleń jak żyć, że odwołam się do słynnego pytania. Nigdy bym się nie ośmielił. Jestem, ja to mówię, pasjonatem, rzemieślnikiem. Przekazuję swoim uczestnikom szkoleń wiedzę, umiejętności, ale zaczynam każde moje spotkanie z nimi od jasnej deklaracji. Ja nie będę wam niczego narzucał, nigdy nie powiem wam jak żyć. Zaproponuję pewne elementy, dam wam materiał do myślenia. Ewentualnie do eksperymentowania, czy to działa. Jasne. Tak. To jest bardzo cenne. Materiał do przemyślenia. I do spróbowania, czy mi pomaga w moim życiu. Tak. Bo jeżeli to będzie recepta, jak być bogatym, pięknym, młodym, to nie o mnie.
Dziękuję ci dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękuję pięknie. Andrzej Bubrowiecki. Ja namawiam was do komentowania, do zadawania pytań. Ja mogę obiecać, że pytania przekieruję do Andrzeja i wspólnie odpowiemy na te pytania. W ogóle zachęcam do komentowania, do oglądania moich filmów na moim kanale na YouTubie, do lajkowania oraz do subskrybowania mojego kanału. Także zachęcam, zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Dziękuję Pozdrawiamy. Bardzo. Dziękujemy bardzo.